część protestantów chce się odwoływać do tego, co było w XVI wieku i usilnie chce tamtejsze wzorce wprowadzać w dzisiejsze realia, w dzisiejsze życie, w swoim własnym życiu, w swoich wspólnotach. Niektórzy protestanci lubią odwoływać się do tego, co wypracowano w Stanach Zjednoczonych w końcu XIX wieku, uważając, że to był wzór, że to były szczyty wszystkiego, co jest godne naśladowania, co jest godne tego, aby być powielanym. Takie coś. A jeszcze inni czekają na jakieś nowe objawienie, jakiś nowy powiew ducha, coś nowego. A powiem tyle. Odwoływanie się do wzorców XVI-wiecznych powinno mieć tylko i wyłącznie charakter historyczny. To jest domena dla badaczy. To samo końcówka XIX wieku. To jest już zamknięty rozdział. To jest raczej dla badaczy. Życie idzie do przodu. Są nowe wyzwania. Wielu z nas się zagubiło. I trzeba szukać nowych rozwiązań na miarę naszych czasów.